jakby ktoś strzelił mi w twarz. Lekarz o słowach Sasina, jakby ktoś strzelił mi w twarz. Lekarze komentują słowa Jacka Sasina. Jest mi przykro, jako człowiekowi i lekarzowi, który codziennie poświęca się, aby ratować życie Polek i Polaków, mówił w programie Debata Dnia na antenie Polsat News lekarz Bartosz Fiałek, który komentował wypowiedź wicepremiera Jacka Sasina o medykach. Natomiast zdaniem pediatry Michała Cieślaka opinia wiceszefa rządu była kolokwialna, nieprecyzyjna i troszkę złośliwa. We wtorek 13 października wicepremier Jacek Sasin przyznał, że podczas walki z epidemią koronawirusa występują problemy. Według niego jednym z nich jest zaangażowanie personelu medycznego i lekarzy. Niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego. Chcę to podkreślić wyraźnie, części. Oczywiście bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce, mówił. Jak ocenił, wynikać to może ze strachu przed epidemią. Naturalny, ludzki strach, ale on w środowisku lekarskim nie powinien występować, podkreślił wicepremier. Jest mi przykro jako człowiekowi i lekarzowi. Wypowiedź wicepremiera Sasina komentowali lekarze goszczący w programie Debata Dnia. Reumatolog Bartosz Fiałek przyznał, że jest mu przykro jako człowiekowi i lekarzowi, który codziennie poświęca się, aby ratować życie Polek i Polaków. Tak wysoki rangą urzędnik powiedział, że nie jesteśmy zaangażowani. Jeśli o to chodzi, 31 października będę miał całodobowy dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym, aby pomóc kolegom i koleżankom ze szpitala powiatowego, mówił. Zdaniem Fiałka członkowie obecnego rządu nie są osobami, które będą przepraszać za swoje słowa. Ale nie oczekuję na przeprosiny, lecz na to, że dzięki naszemu heroizmowi i wykonywaniu zawodu lekarza oraz innych zawodów medycznych, społeczeństwo i historia ocenią nas pozytywnie, stwierdził. Słowa były kolokwialne, nieprecyzyjne i troszkę złośliwe, natomiast pediatra Michał Cieślak ocenił, że czuł się, jakby ktoś strzelił mu w twarz. Wicepremier rzucił takie hasło, ale nie zaznaczył, jaka część środowiska się nie angażuje. Nie dodał, o co mu chodzi, a przede wszystkim, co znaczą jego słowa. Były kolokwialne, nieprecyzyjne i troszkę złośliwe, ocenił. Według niego wypowiedź Sasina zrównoważyłoby, gdyby stwierdził, że większość posłów nienależycie angażuje się w swoje obowiązki,